Po ostatnim meczu w Koszalinie przerwa na reprezentację, tydzień czasu, właściwie ponad tydzień czasu dziewczyny wyjechały. Akurat tak się składa, że w starcie sporo jest reprezentantek, bo na kadrze A, na kadrze B były dwie dziewczyny i Tatiana była w Serbii, Hania na Białorusi. Mamy dwie dziewczyny też w kadrach młodzieżowych, Staporewicz i Tarczyluk, także nie można mówić o żadnych przygotowaniach. Właściwie to był tydzień na przetrwanie. Chcieliśmy, żeby kadrowiczki wróciły w pełnym zdrowiu, no nie udało się, bo Viola Pająk w ostatnim meczu z Rumunią doznała urazu, także był taki tydzień po prostu, że tam były treningi, ale nie było mowy o żadnym przygotowaniu do kolejnej rundy, no ale liczymy się z tym, że w podobnej sytuacji są także pozostałe zespoły, bo każdy ma tam w swoim składzie jakąś kadrowiczkę, czy polską, czy innych reprezentacji. Pierwszy wyjazd najtrudniejszy, bo do lidera, do Zagłębia Lubin, który przypomnę w środę no, rozgromił, można powiedzieć, obecnego mistrza Polski Perwę Lublin. Ciężkie spotkanie, no, ale jak na każdy mecz jedziemy po to, żeby od pierwszego ogniska grać o zwycięstwo. Zobaczymy, co nam niedziela przyniesie, ale z takim nastawieniem zawsze jedziemy, dopóki jest matematyczna szansa na to, żeby się wspiąć jeden czy dwa szczeble wyżej, to będziemy próbować. 10 spotkań, czyli 30 punktów do zdobycia. W kobiecej piłce ręcznej wszystko jest możliwe. Znaczy, powiem tak, że w zasadzie zespół, który tutaj mam przyjemność prowadzić, jest zespół, który jakby nie wymaga dodatkowej jakiejś motywacji czy mobilizacji, bo dziewczyny zawsze grają tam po to, żeby wygrać i to jest tam jakiś cel, są dosyć ambitne i jakby tutaj nie trzeba dodatkowej jakby motywacji. Na pewno jest to jakaś tam jakaś gratka, bo będziemy pokazywani w telewizji jakiejś ogólnopolskiej i to jest ważne dla promocji klubu, dla promocji miasta, dla promocji sponsorów, którzy z nami współpracują. No i z tego się trzeba cieszyć. Szkoda, że to jest tak jakby wąskim wymiarze na razie, ale z informacji, które dochodzą na temat utworzenia ligi zawodowej, myślę, że ta sytuacja się zmieni na korzyść i ręczna zawita na ekrany telewizorów w szerszym wymiarze. Przeszłość, mieliśmy trudną jesień. Te problemy, które były tutaj jakieś tam organizacyjne w klubie, mamy już za sobą i to jest takie pozytywne. Ostatnio jeszcze miałem wywiad w Radiu SK i taki się pojawił właśnie wątek o tych problemach i tak dalej. Wydaje mi się, że to, że one się trafiają czasami w klubach, akurat nam się też przytrafiło, to jest mniej istotne. Najważniejsze jest to, że tutaj ludzie się w Elblągu potrafili zorganizować i w zarządzie, i w mieście, i prezydent, i jakoś tam udało się z tego wyjść. I to jest ważniejsze niż to, że one były, tak? Że jakby tutaj zwyciężył jakby zdrowy rozsądek i to, że jest tutaj tradycja duża piłki ręcznej. I tym bardziej się cieszymy, że pokonując te problemy organizacyjne, jakieś jeszcze mogliśmy tutaj dorzucić jakiś tam kawałek awansu do górnej szóstki, mimo dużych zmian kadrowych. I gramy z najlepszymi. No, strata punktowa jest duża, ale tak jak mówiłem wcześniej, każdy mecz jest za 12 punktów straty do Koszalina. To jest to, o co walczymy, żeby to zrobić, ale mamy świadomość, że za plecami też mamy inne zespoły, Kobierzyce są blisko i Szczecin. Także tutaj będzie myślę, ciekawa walka do samego końca. Najbliższy mecz w przyszłą sobotę z zespołem KPR-u Kobierzyce. Zapraszam serdecznie wszystkich sympatyków ręcznej, a tych, którzy zawsze chodzą, a ewentualnie tych, którzy jeszcze nie byli na meczach. Ciekawe spotkanie, piękne zawodniczki, fantastycznie walczące podczas spotkań. Myślę, że będzie na co popatrzeć i zapraszamy serdecznie. Postaramy się dostarczyć wielu emocji.